Ona jest regularnie badana co 2 miesiące i ona wychodzi w stanie takim, który pozwala podawanie jej do ludzi zgodnie z wynikami sanepidu. Jeżeli chodzi o złą jakość wody na końcówkach, jak pan wspomniał, to ja bardzo proszę o sygnały, bo ja ostatnio w 1 tygodniu dostałem sygnał, że ulicy graniczna chyba, ta, która idzie od skrzyżowania Mokra do Misły, tak? Panie. Zwykle pan Szklasz tamtąd dzwoni do mnie. Jeżeli mam telefon, to natychmiast w ciągu najbliższych kilku dni rurociągi są przepłukane. Nie ma innej możliwości, żeby ta woda była idealna, jak tylko przepłukać rurociągi. Staram się to zawsze nocą robić. Dałem się troszeczkę w tej chwili robić to, dlatego że no niestety już zaczęło mrozić trochę. Ale udało się to zrobić bez żadnych szkód jakichś tam innych. Dalej, jeżeli chodzi o studzienkę na, przepraszam, jeszcze o studzienkę na ulicy Stawowej. Proszę, jeżeli chodzi o studzienkę na ulicy Stawowej, ja ostatnio Stawową ulicą przejeżdżałem, jakoś nie zauważyłem studni, która by mogła zagrażać przejazdom samochodu. Owszem, są tacy kierowcy, którzy tam przypierniczają, przepraszam za wyrażenie, 90-100, wtedy to na pewno przeszkadza. Przyjrzę się jeszcze raz dokładnie pod tym kątem. To obiecuję w najbliższym czasie. Jeżeli natomiast chodzi o ulicę Powstańców, na pewno będzie podsypana, bo rzeczywiście podsypiemy kamieniem. My tam dojeżdżamy rzeczywiście ciężarówką, jeżeli trzeba tym maszynami do szybszej kanalizacji. To nie była taka dyskusja nasza wina i zrobimy to. Jeżeli chodzi o... Co płaci za wodę? Jeżeli chodzi o odpłatność za wodę, która idzie do płukania, to mam pytanie do państwa. Czy ta woda przechodzi przez licznik kogoś z was? Nie. No więc nie jesteście za nią obciążeni. My ją pokrywamy. My mamy obciążenie. Proszę, jeżeli się patrzy sumarycznie na ilość wody, która jest podawana i ilość wody, którą my wypuszczamy przy płukaniu, to naprawdę jest rzecz znikoma. Natomiast znacznie więcej wody wypływa, jeżeli jest jakaś niekontrolowana awaria. Wierzcie mi państwo, przy tym płukaniu w tej chwili w nocą poszło około 250 kubików. Gdzie normalnie wieźwola pobiera około 120 kubików na dobę. To jest drugie tyle tylko. Ale jest to robione raz na 3, raz na 4, raz na 5 miesięcy w zależności od potrzeb. To naprawdę nie jest dużo. Znacznie więcej wody może pójść przy niekontrolowanych awariach. Dlatego proszę o to, że jeżeli ktoś gdzieś zauważa, że woda gdzieś się wylewa, żebyśmy mieli sygnał o tym. Jeżeli chodzi natomiast o przepompownię na Powstańcu, to jest przepompownia usytuowana w najniższym punkcie na Woli. Tam, przepraszam, zawsze będą, nie powinny, chciałbym, żeby nie, ale zawsze mogą tam wystąpić w pierwszej kolejności jakieś nieprawidłowości. My, nasi ludzie, w każdym momencie, jeżeli ta przepompownia pracuje dłużej jak normalnie, albo się pompa nie wyłącza, oni mają obowiązek pojechać tam i natychmiast usunąć albo zator, albo wyczyścić pompę i doprowadzić pompę do stanu używalności. Inna sytuacja jest taka, gdzie czasami zdarzy się, że na skutek albo korków z tłuszczu, wyglądają petami, to potrafi korek mieć długości 60-80 cm i grubości 4-5 cm, on potrafi bardzo skutecznie zatkać rurę. I w tym momencie, jeżeli zrobi się zator przed pompownią, to wtedy my nie wiemy, że jest zator i dziękujemy wobec tego tym, którzy nam to zgłoszą. I w tym momencie przyjeżdżają ludzie i natychmiast to usuwają. To trzeba to jest akurat wszystko, że pewnie wszyscy ludzie w takim kierunku, a ten rodzic po prostu jest za wąski. Mam się nie tej w normalnych warunkach, proszę pana, ta przepompownia. Ale to się zdarza teraz coraz częściej. A mało tego, tam jeszcze raz ostatnio jest, jak mieliście ten rodzic, była burzawka i siadło w Gazałkiem. I tam się zdarza coraz częściej. To było kiedyś rok, dwa razy do roku, teraz jest to raz na miesiąc. Przyjrzymy się temu jeszcze. Ja się przyjrzę. No, ja nie będę chodził i sprzątał głównie czyli swoich pieniędzy, swojej piwnicy. Już płacę tak samo za ścieki, to powiem to nie? Nie. Nie. Właśnie o to właśnie, żeby to zrobić. A pracownicy tam jeżdżą, ale oni wjeżdżają do przepompowni, sprawdzą, że pompy w
się ubiera, cały zbiór się ubiera. Gdzieś to musi iść w chwili miejskiej, nie? Jeszcze coś? Wydaje mi się, że wszystko to, co robimy.